przed godziną 12 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzech Górach wpłynęła informacja o pożarze lasu w okolicach Huty Cynku w miasteczku śląskim przy drodze wojewódzkiej 908. Początkowo objęte było około 3 hektary lasu. Podczas działań gaszenia pożaru pojawiło się drugie ognisko po drugiej stronie drogi 908 na wysokości Żyglinka. Pożar z racji bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, czyli silnego wiatru, co chwilę zmieniającego kierunek oraz niskiej wilgotności ściółki leśnej, bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać. Na chwilę obecną objętych jest około 40 hektarów lasu. Na miejscu działają 43 zastępy Straży Pożarnej, zarówno ochotniczej, jak i państwowej. Gaszenie odbywa się również z powietrza przez samolot Dromader oraz dwa śmigłowce będące własnością nadleśnictwa. Sytuacja jest nieopanowana. Gaszenie ciągle trwa. Największych pożarów w ostatnim czasie w regionie.